Witam Was w odcinku od A do Z, czyli zdobywamy skrzynkę na bohaterów. W dzisiejszym odcinku przyszedł czas, żeby zagrać sobie Jaxem, czyli właśnie zagramy sobie na skrócie Jax i Moose, pójdziemy sobie na dżunglę, gramy sobie całą piąteczką, żeby było łatwiej zdobyć jednak tą skrzynkę. Dzisiaj mamy 15 czerwca, jest godzina 16:13. Jest sobota, straszny upał na dworze, tam za oknami, przynajmniej u mnie, nie wiem jak tam u Was. No i tak wspomniałem, ja sobie tutaj pójdę na dżunglę. Mamy też Orna, który pójdzie chyba na topa. Tutaj mamy Vladimira, który pójdzie na mida. I mamy Ksai i Rakana, którzy pójdą na bota. W drużynie przeciwnej mamy Kaylee, która chyba pójdzie na topa. Wokunga na dżungli, Akali na midzie. Tristanka i Morgana mamy na bocie. Także sobie dzisiaj zagramy z Lola. Na dzień dzisiejszy, od tej chwili mamy dwie skrzynki, za godzinkę dwie, może ponad dwie. Będzie dostępna jeszcze jedna skrzynka, więc może tak być, że w dzisiejszym dniu zagramy o trzy skrzynki, a jak nie, to tylko o te dwie. W zależności ile meczy zagramy. No bo to i to. Ja sobie zacznę od Blue. Jax na dżunglę, myślę, że spoko. Pozdrawiam widzów. Macie pozdrowienia. W sobie weźmiemy najpierw. Na tego pierwszego skilla. Ja tu muszę mieć doskok chyba zaznaczony, jak mi się wydaje. Pojawiły się stwory. Pagim, siemanko. A może jakiś tutaj help? Czemu tutaj nikt nie przyszedł? Halo, co jest z tym Ornem? Mam sam mieć tego Blue? Też pomóc mi koledzy. Nie chcę go smajtować. Dobra, weźmy sobie może E. Będziemy sobie W maksować. To Q to będzie tylko podskok, nasz E to będzie tylko ten stun. No już prawie 200 HP nie mamy, no bo nikt nie pomógł nam z Blue, to była właśnie strata. Jakbym wbił ten szósty, to może tą Kaylee można by zrobić. Może jakby HP nie mam, ale może tutaj na wodzie będzie już krab. Muszę wbić jakoś trzeci poziom. Dobra, to ja się cofnę. No to będzie strata, to jest to, że mi z Blue nie pomógł, no nie? Enemy's turn.
Ja sobie kupię to. Tylko na to mi wystarczy. To dla ciebie, mały. Myślę, że tą Kaylee spróbujemy zrobić, skoro tak pcha tego topa na czwarty poziom. To może się uda ją zrobić. Noż ty. Dobra, uciekła mnie, ale flesza spaliła. Może spróbuję za chwilę podejść po prostu. Mamy tego kraba tutaj. Jest krabi. Nice. Upadnie. Na razie jakby nie ma gdzie iść. Może tam na bota za chwilę podejdę. Z nami idzie. Uwaga. Cofaj się, gościu. No przecież, Jezu, spingowaliśmy mu. Co za typ. Ciecz padnie. A, co za typ. Po co te pingi są? To jest właśnie kary, jeżeli tak cię złapie pod tą wieżą. O, cała szkółka tam jest. Jeszcze wpierdzielił. Dobra, wymaksujemy. Nie, tam nawet nie mam co iść, tam jest ich za dużo. Możemy sobie rada zrobić. Dobra, zrobię jeszcze te wilki i się cofnę. Może coś kupię. Do dwóch, oni wygrywają tylko jednym killem, więc jeszcze nie ma tragedii. My to możemy to, prędkość ataku. Buty najpierw musimy kupić. Może i być ta prędkość ataku. Chodźmy na blue. Tak, Akali to może. Ciskać, bo jednak ma tego ulta swojego. Na błocie widzę, że jako tako spoko. ADC 65, 58, no to tak. Nawet.
spróbuję podejść na mida. Spróbuję najpierw topa zrobić. Też nie, bo i tak jej nie zrobię. Dobra, bo mnie widzi. Jest, dobra, padła. Ale tak dziwnie to wyszło. My spróbujemy topa zrobić, tylko Kaylee ma pewnie nieśmiertelność. Spróbujemy coś zrobić. No już, gościu, powinieneś tam być. Co to za olm? Dobra, ale tak nie dał się jej zabić. Ona już chyba ma innego tego ulta. Ja rzadko gram w LoL'a, więc nie patrzę na te zmiany, jakie tu wynikają z gry. Smoka można by zrobić, no. Jakby bez smajta jestem. Mogę coś kupić? Mógłbym coś kupić. No, Akali 4-3. AVEK 131. Set next. Może nexta, ta. Jak będzie miejsce, to zapraszam. Możesz sobie poczekać. Odcinek mamy nagrywany z live'a. Bo teraz nagrywam na YouTube'a też, jak coś. Dobra, ja się cofnę. Pewnie ten smajcik będzie to. A ten. No, zostań sobie na streamie, to wiesz, jak będzie miejsce, to ci wyślę zaproszenie. No wiesz, nie chcę kogoś wyrzucić. Dobra, chodźmy tego smoka ubić. No 5-3, no fidujecie mi to Makali, ludzie. Bez jaj. Ja też mam 001, nawet killa nie mam. Dobra, już walić tą wieżę, chodź tego smoka zrobić. Co oni robią z tego bota, no? Czysta sytuacja. AVEK 131. Sed, co to za rangi są grane, bo aż plakać z ich CXD. Nie wiem, właśnie to tu są za rangi, ale... też mi się chce płakać. Nie wiem, czy to nie będą jakieś platyny albo coś, co po niektórzy. No bo odskoczyła mi. No jeszcze tarcza. Chyba zróbmy sobie golemy. AVEK 131. Sed, maksymalnie co tu mzą być grane, to silver. No nie wiem, musiałbyś sobie na internecie popatrzeć, jakie to są dywizje. Bo ja tak nie patrzę na to. Byleby tylko pograć w piątkę. Nie wiem, jaka to była strona, gdzie się sprawdzało. Z mecza LoL Nexus czy coś takiego?
Chodźmy po to makali, ale nie wiem, czy ją zrobię. No i te pinka nawet nie mam na nią. Przeciwnik pokonany. AVEK 131. Sedok.pl. OPGG, no bo OPGG, to sobie tam możesz zobaczyć. A nie miałem co wbijać w ogóle, bo ona ma 7-3 już. Na 5. Jakie obrażenie od niej? Po 205, 230, no to bo po 300. Już 5 kilami przegrywamy. Tylko ta Akali tam im go ja zrobi, no nie? Ja to mogę kupić. Mogę te buty kupić. Oj, to Akali, to ma zaja zaja. Chodźmy ją, może się uda ją zrobić. Żeby ten Orn coś robił tam na tym topie. Wbijaj się już na nią albo coś, rób, że coś tym Ornem. Dobra, udało się. Ja bym ją tylko wyrzucił do góry. No wiedziałem, że to przyjdzie. Dobra, można do swojego minionka poskoczyć. Tak mi się wydawało, że tu podejdą. Blue sobie zrobimy. Przeciwnik pokonany. A może musimy poczekać, żeby ta gra się rozwinęła. A sobie jeszcze trochę po farmie. A zbieram kasy. Smoka mamy, chodźmy, może go zrobić. Nie, bo to jest samolot. Tak, nie za bardzo teraz. Nie lubisz tego smoka. Bo chwilowo nie wiemy, co się tam dzieje. Za dużo jestem, nie? Ja HP też nie mam. Nie, nie, bo padnę, nie ma sensu. Nie ma co się tak wbijać na takie chwile. No i smoka nam wzięli. Trzeba go zabić od razu, a nie. Dobra, się cofnę. Kupmy sobie może ten pistolet.
Może coś pomoże. Przeciwnik dominuje. Chodźmy na Oeda. Czemu ten Oed jeszcze butów nie ma? Ma zja 3. No dobra, zaczekajmy do końca gry. Może coś tu się wydarzy fajnego. A są jakieś pinki na Akali w tej grze? Wizje, talizmany. Potem kontroli. To jest chyba ten. Chodźmy tam. AVEK 131. Co jest? Czemu mi nie pomaga? Sed nie zadziała. AVEK 131. Sed na Akali. Nie zadziała? A jest jakiś inny totem albo coś? Czy tylko to jest ten, soczewka? O, przyszło ciebie. No tylko ta soczewka. To też bez sensu. Czemu mi nikt nie pomógł z tą Akali zasraną? Co za ludzie w tej grze. Kiedyś było fajnie, bo był taki totem, co można było rzucić na tą zasłonę Akali. No i ten. Jak rzuciłeś na jej zasłonę, to było ją widać. Były kiedyś odcinki takie na moim kanale GameXinem. AVEK 131. Sed, kup sobie Wit Snda i Trinity, nie buduj pistoletu, tylko ostrze zniszczonego krola. A no tak, właśnie. Zapomniałem o tym. Dobra, to i tak nieźle, mogę sobie kupić to ostrze zniszczonego króla, dobra. Właśnie, dobrze, że mi powiedziałeś. Nie ma jak się tam wbić za bardzo do nich. Ale się dają obijać, masakra. Bardzo. Nie wiem po co on ultował, no nie? Nie, bez sensu, no przecież ja padam od strzała. W ogóle nie ma szans. I oni mają przewagę ponad 11 kili. Ta Kali ma 15-4, ona tam grę robi. Zniszczono twoją wieżę. Co jeszcze mówiłeś? Kup sobie Wits Enda. Wits Enda? Cóż to jest? Mówiłem na polskiej wersji. Dobra, tam na tego smoka. Może go zrobimy? To w ogóle nie ma co grać, jest 11 kill. Mamy straty, tutaj nikt w ogóle damage'u nie ma w tej grze u nas.
Michał Pacholski. Sed, mogę zagrać Nexta, mam 123 LVL. AVEK 131. Sed, wpisz po angielski. Do sklepu Vid Ascent i ci wyskoczy ten przedmiot. Koniec rozumu, aha, no dobra. Możesz, Michał, zagrać Nexta, tylko sobie zostanie mnie na live, to ten. Jak się skończy, będzie miejsce, to cię zaproszę. Chyba że jakąś piątkę skombinujemy z czatu, to możemy wymienić ludzi. Bo to widzę, że i tak słabo grają. Ta Akali dla mnie za mocno jest niestety. Ale tak to jest, jak jest Akali. Michał Pacholski. Sed, spoko. No to Awek widzę też chce grać, ty Michał też, ja jestem trzeci. To może jeszcze jakąś dwójkę znajdziemy. No tam widzę ładnie spuszowali. Ja może topa spuszuję, chociaż tam wieży. Może jakaś kasa będzie. No ładnie spuszowali. Choć to niestety eski nie będzie chyba u nikogo. Bo tu nikt nie ma fajnych start. Więc nawet jak będzie win, to będzie tylko wygrana, co ona mi nic nie daje. Znaczy wiadomo, daje mi coś tam, ale głównie mi chodzi w tym odcinku o skrzynkę, żeby ją zdobyć. A na tych punktów zasów to mi tam nie zależy mi na tym po prostu. Chyba tu mamy wieżę. Dobra, teleport. To jedynie ta soczewka jest na tego. Na tą Akali. Tak troszkę ustawiliśmy się. Zobaczymy, czy mają blue. Każdy poszedł. Aha, to spoko. Dobra, przestali mnie gonić. No, dziwne. Troszkę mnie tam zaskoczyli w tych krzakach. AVEK 131. Sed, pamiętaj, ze Jaxem możesz skakać do swoich XD. A, ja wiem, że mogę skakać do swoich. No dobra, dobry to był combo, ale to nie wbiłem za bardzo. No dobra, padłem. No może chociaż ją trochę zatrzymałem. Nie. Ona się zultowała, skillała. Tak, mówię, jak to będzie wygrana, no to ona nic nie daje. A potrzebuje skrzynkę zdobyć. Możliwe, że to będzie wygrana, bo z pushem jesteśmy na tym idzie. Bardzo. Także będzie tylko odcinek, no. Nagrany. AVEK 131. Sed, przed każda wbita odpalakę dodaje ci ona DMG i MR arm trochę. No, spoko, dobra. Będę pamiętał. Ja tam mogłem wbić, tylko jakby byłem te dwie skumówki za daleko od teamu, no nie? I tak już moje Q tam nie sięgło, żeby podbić. No ile ten smok tam jest? 5 sekund, dobra, to ja tam lecę. Żeby tego smajta mieli. Ciekawe, jak zdobyć tego. Aha, bo to jest tylko od Olna, tak. Itemki, które mi jakby Oln może kupić. A
Jakiś pancerz by mi się przydał, albo coś. No. Nie, no bo mnie smog bije. Nie, dobra. To teraz to już bez sensu wyszło. Ten zaczął smoka, smok mnie poobijał. A, Boże. Dobra, wrócę trochę po HP. Niech mi odda. Inhibitor przeciwników wkrótce się odrodzi. A, sprzedałbym ten item pod... do dżungli i kupił ten pod tanka. Jak coś, to nie przeklinajcie mi w komentarzach, bo to się jakby nie będzie wyświetlało. Nie wiem, jak tu budować tego Jaxa, bo... W sumie to mógłbym, koniec rozumu, 50 odporności na magię. Gdybym chciał coś pod HP. Też może być to na Akali. Znaczy, myślałem, że będzie koniec, a to jednak jeszcze sobie troszkę będziemy grać. 31 minut mamy. Gry. Nie ma blue. Otwierasz oczy, widzisz bezkres wszech rzeczy. Uszujmy sobie tego topa tutaj, bo na minionki biorą wieżę. O. Barona robią? No bo to idę. Maj do życia. Rusek. No, 246 ADC farmy, no to spoko. Troszkę więcej, trochę więcej niż ta pistana. Musimy iść piątką, co mamy, tak chodzimy ku dwie osoby, tam jedna. Na takim etapie to już chodźmy piątką, bo patrzcie. O nie, ja leżę. Elo? Nie miałem szans. Mogę się chociaż wbijać w tą pistankę, bo i tak bym padł. No, ona też nie bije ta pistana. Ma tylko 5-1. Albo aż 5-1. Jesteście debilami. Ja mam słabe staty też 1-5. Mało co tu zrobiłem, ale no. Ja tak mało co mogłem, albo... Zniszczono twój inhibitor. Albo źle zagrałem po prostu też. No bo niech to skończą. Taką grę to i tak bez sens. No dobrze. Dobry kill. Dobry kill od tego supporta itemkowego. Odkupienia. Ratowało nam życie. Nie złapiemy z tej strony. A
nie jesteśmy w stanie skończyć góry jeszcze. Nie ma co. Trochę tam klepie. Spuszuję topa, może się uda. Dobra, zrobili smoka beze mnie. Nie chcę się tu wyłożyć teraz, ale... Trochę ich tam zostawiłem samych. Przeciwnik pokonany. Koniec. Koniec. Ale spróbuję wbić. AVEK 131. Set powit SN, gdzie zrob Trinity Force po polsku, co z tam mocy? No wiem, co to jest Trinity Force. Młody widlak. Set moc trójcy. Moc trójcy to... Nie wiem, czy w ogóle zdążę, bo może być już koniec gry. Teraz powinniśmy skończyć grę. Jak działa ten z panami? Nie wiem, to chyba on macie kupić ten itemek, czy coś takiego. Bym jeszcze to spuszował. Akali się pojawia, dobra, możemy cofnąć. Znaczy, co to oni? Nie wiem, można było skończyć tą grę, się wycofali tam bezsensownie. No nie, dobra, bo to już to bez sensu. Jakoś on ma ci ulepszyć te itemki. Obrażenia magiczne. No kto chce? No on jeszcze... Ten on się jeszcze pyta, kto chce, żeby mu ulepszyć itemki. Set dzięki. Unity Force'a jeszcze. Nie wiem, ten on nas prawie... Nie wiem, on tu każdemu powinien już automatycznie ulepszać te itemki. Kupił mi? No dobra, dzięki. On się jeszcze pyta nas, kto chce ulepszyć itemki, no. No, to jest sprawa oczywista, że każdy chce, musi. Nie ma się o co pytać. Co to mi daje więcej? Więcej ataku trochę. Unity Force też można ulepszyć dzięki Ornowi. Koniec serii. Dobra. Ulepszmy ulta. A co jest? Aha, to spoko. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. AVEK 131. Sednie farm, teraz idź na barona, idź i POM AGAC. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Dobra, powinniśmy teraz wygrać. No wiem, że musisz podejść, ale wiesz, nie masz co pytać. Nie wiem, czy jest sens zrobić barona, jak można grę skończyć. No, możemy sobie zrobić. Nie wiem, czy we dwójkę w ogóle damy radę. Skończą? Nie skończą.
No nie, bo oni już to lecą na tego Bajona. Musimy to szybko zrobić. 900 mam do Smite'a. Dobra. Prawie. Dobra, mam ją. A, spoko. Mocne uderzenia z tej Kaylee. 800. Koniec serii. Już można było może uciec. Bez sensu zrobiliśmy. Zrobię Bajon trochę. No bez sensu tego Bajona by zrobili, jak i tak nas zabili. Może trzeba było uciekać od razu po zabiciu tej Akali. Albo od razu tylko uciekać. 17, 10 Akali, 10, 7 Kaylee. No tutaj oni nie mają wieży i my nie mamy wieży koło Nexusa. Pasywka jest zepsuta. Inhibitor przeciwników wkrótce się odrodzi. Mogłem się też trochę inaczej zbudować tym Jaxem, iść jeden itemek pod damage, a potem pod tanka. No tak, to mamy tylko Ona tutaj. Jesteśmy tu całą piątką? Aha. A, bo oni mają smoka ostatniego. I mają buffa jeszcze. Zniszczono twoją wieżę. No minionki tam puszują. Albo tam wchodzimy, albo... To musi być ostatni teamfight. Dobrze wykonany. Dobra, zesmajcona. Dobra, to wygraliśmy. Elegancko, gdyby. Zobaczmy jeszcze, czy wpadnie ta skrzynka. Ale chyba nie. Chyba nie, bo to jest super dobry stat. Chyba, że swarmy ADC-ka, by wpadnie skrzynka. Się okaże za chwilę. Przełączmy sobie widok jeszcze. Żebyście też widzieli. Poczekajmy tą chwileczkę. 24 minuty trwał ten mecz. Znaczy to ten filmik, nawet ponad. Dobra, ten Xayah niech dostanie honorka ode mnie. Misja ukończona, to mnie nie interesuje. A jednak mamy skrzyneczkę, udało się. Dobra, także dzięki. Dostał eskę. Frost Rakan dostał eskę. Xayah dostała eskę. Dobra, także dzięki wszystkim za eskę w tym odcinku, a my widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy sobie grać Jacem na topie. Pa, pa.